że Bronisław Geremek nie powinien być pochowany jako bohater narodowy Polski. Przyszliśmy na pochąski, powiedzieliśmy, co myślimy o jego pochówku. Przynieśliśmy łopaty, bo uważamy, że należy go z tej polskiej świętej ziemi wykopać. Niech go pochowają współplemieńcy na swojej ziemi, daleko stąd, zasłużył im się, a nam, Polakom, nie. Pokaż, jaką to książkę czytasz. W sumie Sendecki nagręcił kilka materiałów, w których szkalował Bronisława Geremka, twierdząc na przykład, że odprawianie mszy w Archikatedrze Warszawskiej, w jego intencji, to strzeżek, przecież mówił nie ja. W jego intencji sprofanowano obecne tam epitafium polskie. A jak? Dziś ta akcja wokół protestu przeciwko Sendeckiemu i Zmyskiemu to mit założycielski grupy skupionej wokół Sendeckiego, który wówczas działał pod nazwą Ulicznego Koła Przyjaciół Radia Maryja. To, że dzisiaj, nie ulicznego, tylko bezdomnego ulicznego, to, że dzisiaj w każdym mieście powiatowym nie ma szkoły imienia profesora Geremka, to, że dzisiaj w każdym mieście wojewódzkim główne rondo i główna ulica nie nosi imienia profesora Geremka, to jest zasługa skromnej, ocierającej się o groteskę produkcji filmowej, zrobionej telefonem komórkowym. Dzisiaj ludzie coś widzą, to dociera do ich świadomości, a gdy nie widzą, to nie dociera. Na początku 2010 filmowa Macieja Porębę, który cieszy się zaufaniem porządnych, prawdziwych Rosjan, i kolejnego nacjonalistę Zbigniewa Juśkowa, którzy pod ambasadą Rosji składali życzenia z okazji prawosławnego Bożego Narodzenia i Nowego Roku. My wiemy, że nasz interes narodowy Polski jest w sojuszu z Rosją. Biologiczny interes. A antyputinowskie knowanie i mówienie o tym, że wspaniała byłaby jej demokratyczna prozachodnia Rosja, się skończyło po haniebnej zdradzie na Ukrainie interesów rosyjskich. Rosja nie jest agresywnym państwem, to układ natowski jest... No i co powiesz o tym, że w książce się znalazłeś? Grzegorz Rzeczkowski. O, tutaj jest ten pan. Pokaż go. Pokaż. Grzegorz Rzeczkowski. Nie ma wyglądu jakiegoś napisał takiego... Napisał niepozorny człowiek. Taki przystojny mężczyzna. Tak, ale jakieś takie urody wschodnie. Dziennikarz polityczny i śledczy polityki. A, no. Tutaj się kręci w tych klimatach. No, to wiemy. Katastrofa posmoleńska, która rozbił Polskę. Sendecki. I Kurzeja. Jest tam, wiesz, cytat, że króla wybrał naród i był znamienity, ale naród zdradził, więc będzie zabity, no nie? Przyjaciele pana Jana, który Żydów wydawał. Poczekaj, to chyba o Kobylańskim. Coś tu... O Jasiu Kobylański. Ty, wiesz o wszystkich nas, wiesz? Popatrz, jakie kłamstwo. Lecz także nosi nawiązujący do czasu przedwojennych brunatny uniform. Kurwa, no nie jest brunatny, no piaskowy nie jest brunatny. A brunatnego to ja znam tylko niedźwiedzia. Co to jest brunatne? No nie, no, kłamie na temat koloru. Po prostu, panie daltonisto, panie Rzeczkowski, jak brunatny. Brunatne to są niedźwiedzie. Naszywka Stronnictwa Narodowego jest na lewej piersi. Tu jest naszywka Stronnictwa Narodowego. Na lewej. No to. No widzisz. Wojskowy beret z mieczykiem chrobrego. Jak podkreśla z dumą działacze SN, to jedyna umundurowana partia w Polsce. Taki sam uniform przyniosły ten w tym programie zakładu Wigwasia, szef tej partii, Zoleń. Potem przyśniła mu się Matka Boska i z wyrzutem powiedziała, że za mało pracuje dla Polski. No, dla Telewizji Narodowej materiał realizował Bartłomiej Kurzeja, książkę czytał Eugeniusz Sendecki. Jego i Sendeckiego, wiesz, pompują mnie, żeby Basiaka się wkurwił.